Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gość specjalny z Londynu. Przyjechała do nas pani Barbara Borkowy, która jest historyczką, badaczką historii XIX-wiecznej, pisarką, tłumaczką, a jesteśmy z nią związani księżną Daisy, bo oto ukazał się trzeci tom pamiętników księżnej Daisy, których tłumaczką jest właśnie pani Barbara Borkowy, którą witam serdecznie. Dzień dobry pani Barbaro. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To już jest któraś z kolei pani praca literacka związana z postacią księżnej Daisy. Czy zainteresowanie tą szczególną postacią zaczęło się od współpracy z Zamkiem Książ i z Fundacją Księżnej Daisy von Ples, czy wcześniej pani się interesowała naszą arystokratką? O wiele wcześniej, bo już w późnych latach 1980. I w tamtym czasie odkryliśmy nowe fotografie, nieznane fotografie księżnej Daisy w Londynie. Uznałam, że byłyby one warte pokazania tu w Polsce i rzeczywiście zostały pokazane na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie w 2006 roku. Wystawa nosiła tytuł Księżna Daisy von Ples – Szczęśliwe lata. Wystawa ta 2 lata później trafiła na Zamek Książ. I to był pierwsza moja wizyta w wtedy zamku. Ujrzała pani książ w pełnej krasie, po raz oczywiście, pierwszy. Tak, tak. Potem wciąż zainteresowana postacią księżnej Daisy zaczęłam prowadzić blog na jej temat. I w ten sposób zostały kontakty między mną a Fundacją Księżnej Daisy. Pan prezes fundacji, pan Mateusz Megetyszyn, skomunikował się ze mną. Zaczęliśmy dzielić się swoimi badaniami, informacjami. Nawiązała się korespondencja i nić zrozumienia. Nić zrozumienia na pewno. I w 2013 roku z inicjatywy fundacji i Zamku w Książu wydaliśmy tłumaczenie 2. tomu pamiętników księżnej Daisy pod tytułem Co lepiej przemilczeć. Lepiej przemilczeć, tak, to pamiętam. Ale jeszcze wcześniej, pani Barbaro, chyba były listy księżnej Daisy, które stały się własnością Zamku Książ i pani te listy też tłumaczyła, bo pamiętam taką piękną wystawę tychże listów. Tak. To też już pani wtedy, to prawda. Już pani miała wtedy w tym swój czynny udział. Tak. Po prostu pan prezes fundacji, pan Mateusz Megetyszyn, poprosił mnie o pomoc i ja tej pomocy bardzo chętnie udzieliłam. Zresztą byłam niezwykle zadowolona i szczęśliwa, że te listy trafiły we właściwe na ręce. Ręce. Okazały się listami bardzo ciekawymi. Tak, koronowane głowy, książęta. Tak. Wprawdzie część tych listów była w zasadzie tylko brudnopisami listów, ale już w tym okresie po swoich własnych badaniach już zaczęłam odczytywać księżną Daisy, zaczęłam już odczytywać jej charakter pisma, który nie jest najłatwiejszym. Także mogłam zaoferować pomoc Podwójną wręcz. Wręcz, tak. Raz, że odczytała pani tak to pismo, a dwa, że potrafiła pani to przetłumaczyć na nasz język. Tak, i umieścić je w odpowiednim czasie, powiedzieć dlaczego, w jakiej sytuacji ten list został napisany, albo tak, bo pani dlaczego wiedza odpowiedź o przyszła księżnej do księżnej na tej ani inny temat. Także te moje badania, które prowadziłam nad księżną Daisy przez wiele lat, w końcu zaowocowały moją własną książką, którą napisałam
pod tytułem, została ona wydana pod tytułem Siostry. Siostry, tak. To jest księżna Daisy i jej siostra Sheila. Tak, księżna Westminsteru. Tak. Księżna Westminsteru. A czyli, teraz mamy następny. No i teraz mamy najnowsze dziecko, trzeci tom pamiętników księżnej Daisy, Co przemilczałam. Sporo tajemnic otacza księżną, ale one są tak sukcesywnie odczytywane, bo ona je zdradza, ale tutaj jak rozmawiałyśmy wcześniej, no to wiadomo, że ta część pamiętników, co przemilczałam, powstała w czasie, kiedy księżna już była kobietą starszą, po 60 roku życia. Jaka jej postać się wyłania z tych pamiętników? Czy to jest smutne, to co się czyta? No bo ona już była wtedy u schyłku życia rzeczywiście i już utraciła te wszelkie splendory, które wcześniej były jej udziałem. Jakie ma się wrażenie po przeczytaniu tak, tych pamiętników? Absolutnie ma pani rację. Księżna pisząc tą książkę miała już 63 lata, ale nie tylko wiek wchodzi w rachubę. Ona już wtedy była bardzo chorą kobietą, w zasadzie inwalidką, przykutą do wózka inwalidzkiego. Jej życie totalnie się zmieniło. Przestała podróżować, przestała mieć bogate życie towarzyskie, grono przyjaciół bardzo się pomniejszyło, była nękana problemami finansowymi, ale co było dla mnie też wielkim zaskoczeniem, absolutnie się na ten temat nie skarży, także ta książka nie jest smutną książką. Mhm. Daisy zresztą była osobą, o której wszyscy mówili, tryskającą optymizmem, tryskającą zawsze entuzjazmem, lubiącą żarty, lubiącą dobrą zabawę, śmiech. Sama robiła różne psikusy z tego, co dokładnie, pamiętam, swoim przyjaciołom tak, w czasie różnych takich zamkowych imprez. Bardzo była z tego słynna. I to jej w pewnym sensie zostało, ten optymizm i ta chęć życia. I to życie oczywiście wyglądało inaczej, ale ona się z nim pogodziła i w tej książce się nie skarży na swoją ówczesną sytuację. Ta książka tylko ją opisuje po prostu, tak? Tak, czasem relacjonuje, ale w zasadzie ta książka jest jej wspomnieniami. Wspomnieniami chwil, które sobie szczególnie ceniła w swoim życiu i wspomnieniami o ludziach, których dobrze znała i chciała przekazać. Plejada. O tak, plejada tutaj jest bardzo, bardzo szeroka. Nie tylko jej najbliżsi przyjaciele, nie tylko mężczyźni, którzy się w niej kochali i ona darzyła ich sympatią, ale też władcy Europy, których specjalnie, tych, których dobrze znała, specjalnie dla nas tej książce analizuje. Jej dywagacje na temat rodzin królewskich, jej dywagacje na temat przeszłości i porównywania przeszłości z tym, co się obecnie wydarza, są niesłychanie ciekawe. Takie dzieło trochę nawet popularno-naukowe, można by rzec. Momentami rzeczywiście, Daisy nie tylko przedstawia na przykład różnicę między tym, co było, a tym, co się aktualnie dzieje, ale próbowała wytłumaczyć tę różnicę. Próbowała się z nią albo pogodzić, albo ją krytykować. Także te dywagacje chwilami nabrały tonu refleksji prawie że filozoficznej. Nie było to najłatwiejsze do przetłumaczenia. Właśnie, też ale chciałam zapytać, czy język, ówczesny język, którym posługiwała się Daisy, zapewne był wtedy bardzo poprawny. Chociaż z tego, co wiem, to Daisy chyba nie miała jakiegoś szczególnego wykształcenia.
Nie miała. Bo to W wtedy zasadzie miała. guwernantki, Tak, tak. taka domowa nauka i chyba na tym się kończyło, prawda? Dokładnie, Potem za mąż dokładnie. i już. Tak, I po niestety. edukacji. I po edukacji. Także ona rzeczywiście liznęła tylko ogólnej wiedzy. Umiała mówić dobrze po francusku, troszeczkę po niemiecku, ale bardzo mało. I to w zasadzie było wszystko. Niemniej jednak miłym zaskoczeniem dla mnie było, że z tej swojej książce opowiadając, używa różnych porównań, różnych metafor z książek, które przeczytała, Czyli z postaci. oczytana musiała być, prawda? Jaki Ewidentnie, ewidentnie. Ja zasób byłam słownictwa o bardzo, tym bardzo świadczy? mile zaskoczona jej erudycją. Też nie było to dla mnie najłatwiejsze, ponieważ ona przywołuje w tych wspomnieniach i robi porównania do postaci z literatury czy sztuki, które już przestały być dla nas znaczące. One mogły być sławne czy znaczące w jej życiu, W tamtym ale czasie, a potem potem już przestały być tak. wydawane i nie są tak Także po dobrze to, znane. żeby czytelnik dzisiejszy mógł to wszystko zrozumieć, wymagało z mojej strony dużo dodatkowych badań i opatrzenie książki licznymi przypisami, żeby Państwu dać do zrozumienia, jaki nakład pracy włożyłam w to powiem, że oryginalna książka Daisy jest opatrzona tylko 20 przypisami. To wydanie polskie ma aż ich 480. No to gratuluję i no nie zazdroszczę tej mrówczej Mrówcze, ale pracy, fascynujące. ale to Tak. też pani skorzystała może na tym, bo Tak, jednak na to takie pewno. dodatkowe badania po prostu poszerzają Horyzonty, wiedzę. tak. Dokładnie. Czyli tak, książka już jest gotowa, będzie już dostępna, już będzie można ją sobie po prostu kupić w Zamku Książ albo przez internet, prawda? Tak, będzie dostępna w Zamku Książ, w sklepiku online, będzie dostępna w kasach zamkowych i w hotelu. Pani Barbaro, a tak mi się wydaje, że to jeszcze chyba sporo zostało do powiedzenia. Macie jakieś plany z Mateuszem Mykytyszynem, czyli z fundacją imienia księżnej Daisy von Ples? Może pani coś zdradzić? Może się jeszcze czegoś nowego dowiemy o rodzinie Hochbergów, a zwłaszcza o O Daisy. księżnej? Tak, mogę obiecać, że będziecie wkrótce mogli Państwo dowiedzieć się troszeczkę więcej o Daisy przy drugim wydaniu Siostry, ponieważ pierwszy nakład jest już zupełnie Jest wyczerpany. wyczerpany, więc będziemy dodrukowywać Siostry, ale ponieważ już minęło 3 lata od premiery Sióstr, a ja cały czas prowadzę Bada badania pani na temat, sprawę i tak. coś jeszcze To się dowiedzieliśmy, czegoś wyszło nowego. parę nowych, ciekawych rzeczy, parę nowych świadectw o księżnej Daisy, parę nowych opinii jej współczesnych, ale też parę nowych wiadomości o jej działalności społecznej i politycznej. I to wszystko zostanie zawarte w nadchodzącym nowym wydaniu Siostry. Więc Będzie uzupełnione tak, jednym będzie słowem. Pani uzupełnione. Barbaro, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas, żeby się u nas w studio pojawić. Oczywiście dziękuję w imieniu przyszłych czytelników za tę książkę, co przemilczałam, bo to są naprawdę pasjonujące rzeczy, zwłaszcza, że no po prostu dotyczą tutaj naszej też historii lokalnej, bo była to postać znacząca w historii ziemi wałbrzyskiej. A o księżnej Daisy, o książkach o niej, o przyszłych wydawnictwach opowiadała nam dzisiaj pani Barbara Borkowy, która jest tłumaczką pamiętników księżnej Daisy, a także książki o księżnej Daisy i jej siostrze pod tytułem Siostry. I będzie niebawem kolejne wydanie. A pani Barbarze bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.